Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak słyszycie, na razie mój głos jeszcze nie wrócił do normy. Jeszcze mam problem z takim normalnym mówieniem, ale wydaje mi się, że trochę lepiej się dzisiaj czuję. Myślę, że na to wpływ miały na pewno Wasze życzenia, za które chciałabym Wam serdecznie podziękować. Natomiast też pogoda się uspokoiła i pewnie widzicie, że tutaj słońce będzie przebijać przez te dwie zasłony. Nie mam się tu czym zasłonić. Zerwała się żaluzja już dawno temu i powiesiłam dwie zasłony, tak żeby móc nagrywać. I dzisiaj jest tak cicho, tak spokojnie po tych wiatrach. I świeci słońce, co jakiś czas wychodzi tam gdzieś za chmur. Natomiast te wiatry na mnie bardzo źle wpływały. Ja zawsze tak miałam, że podczas wiatru czułam się tak jakoś niepewnie, jakieś takie, tak niesympatycznie, mogłabym powiedzieć. No niedobrze na mnie wiatry wpływają i gdzieś tam też pojawia się ból głowy, zawroty głowy, więc to mnie tak jeszcze trochę dobijało podczas choroby. Ale tak, to, że przyjęliście tak miło ten film z moją chorobą i tyle życzeń, naprawdę serdecznie Wam dziękuję, więc trzeba mieć jakiś kontakt z ludźmi, a ja jedynie teraz to mogę mieć właśnie tylko taki kontakt. No bo nie mogę jeszcze wychodzić i chyba nie wyjdę długo, bo już za chyba 2 dni minie kwarantanna, natomiast ja nie czuję się jeszcze na siłach, żeby wychodzić. No i zbieram się codziennie do nagrywania i dzisiaj też to zrobiłam. No i chciałam Wam powiedzieć, że przed chwilą nałożyłam nowy podkład, który bardzo mi się podoba, to znaczy ja już go używałam kilka razy jeszcze przed chorobą i dzisiaj go nakładałam i nagrywałam, ale ja nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie, bo i raz było bardzo ciemno, raz było zbyt jasno, tak jak właśnie teraz się dzieje, ale ja o nim Wam opowiem. I postanowiłam Wam pokazać kosmetyki, które właśnie ten czas choroby mi uprzyjemniały. Bo na szczęście, tak jak Wam wczoraj mówiłam, nie straciłam węchu. A ja lubię zapachy, lubię otaczać się zapachami, zwłaszcza w kosmetykach. No i w związku z tym, że cały Boży dzień siedzę w domu, to wykorzystuję te wszystkie swoje kosmetyki i wyszukuję takie właśnie z zapachami, takie, które też trochę leczą poprzez zapach, poprzez tą aromaterapię i było mi tak dobrze z nimi. Dzisiaj pokażę Wam dosłownie tylko kilka, ile ich tu stoi? 4, 5. No i podkład 6. Więc cały czas zmieniałam sobie tutaj pielęgnację, poszukiwałam takich kosmetyków, które właśnie spowodują, że lepiej się poczuję. I też tak mi się wydaje, że przez te wszystkie dni, kiedy nie nakładałam makijażu, a jeśli już nakładałam do nagrywania filmu, to zaraz go zmywałam i pielęgnowałam swoją skórę i ona całkiem ładnie wygląda, mimo tych niedogodności zdrowotnych. Jeszcze czuję, że boli mnie głowa, boli mnie gardło, jeszcze mam
lekko podwyższoną temperaturę, więc to raczej nie sprzyja dobremu wyglądowi, ale gdzieś tam te kosmetyki dobrze na mnie wpływały. Nagrałam też przez te ostatnie dni dużo przebitek z mojej kuchni, ale dzisiaj może nie będę Wam tego pokazywała, skupię się właśnie na tych kosmetykach. I zacznę od podkładu. Ja jestem, wiecie, że ja ostatnio kupiłam dużo podkładów z Waszego polecenia i nie powinnam już mieć kolejnych podkładów, natomiast muszę go Wam pokazać, dlatego że no, on jest wyjątkowy. Przede wszystkim jest naturalny, on jest organiczny i on ma te pigmenty też organiczne, więc to jest podkład dla takich skór bardzo wrażliwych. Przede wszystkim dla skór przesuszonych, które potrzebują rozświetlenia i ten podkład daje przepiękny blask. Może na tych przebitkach, gdzie tam bez głosu nakładałam go sobie, bo gdzieś tak koncentrowałam się tutaj na fokusie i na tym, jak nakładam ten podkład, to może zobaczycie, że on w momencie aplikacji był bardzo rozświetlony i ten blask nadal jest na mojej twarzy. Choć włączyłam jeszcze dodatkowe światło, bo zauważyłam, że tylko jakby podczas, znaczy światło było tylko jakby w tym miejscu, a z tyłu za mną było dość ciemno, więc włączyłam jeszcze dodatkowe światło i to powoduje, że tego blasku może tak nie widać, a może widać, nie wiem, tak do końca nie jestem pewna. W lusterku widzę, że on nadal połyskuje. Wprawdzie to dosłownie przed chwilą nałożyłam ten podkład i tylko dodałam sobie trochę różu i jeszcze pomalowałam usta, więc minęły może tam, nie wiem, 20 minut. I to jest podkład z marki, tak, no, może powiem w końcu, jest to podkład marki So Bio. I to jest podkład nawilżający. Ja mam go w kolorze 10 i to jest kolor Ivory Rose. I tutaj muszę Wam koniecznie powiedzieć, że kiedy go po raz pierwszy nałożyłam na dłoń, to rzeczywiście on jest na dłoni różowy. Natomiast on się dopasowuje chyba do kolorytu skóry, bo ja tej różowości na swojej skórze nie widzę. To jest chyba najjaśniejszy kolor. Nie wiem, jaki jest. Ja w ogóle lubię odcienie beżowe. Mi w nich jest najlepiej. Wiem, że tych kolorów jest więcej, natomiast nie wiem, jakie są inne odcienie. Ale pewnie różnią się od siebie. I tutaj, gdyby któraś z Was chciała się skusić na ten podkład, no to powiem Wam, że tej różowości nie widać, oprócz oczywiście różu, który nałożyłam na policzki. I dobrze, bo to jest świetny podkład. On naprawdę pięknie wygląda, zwłaszcza na skórze takiej dojrzałej, suchej. Nie widać żadnych drobnych zmarszczek. Skóra jest jakby pokryta pielęgnacją. Dobrze kryje, pewnie to krycie można budować. Natomiast ja położyłam jedną warstwę, taką porządną. To chyba były ze trzy co najmniej pompki tego podkładu i mogłabym powiedzieć, że większość takich rzeczy, które chciałam przykryć, zostały przykryte. I tu chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że w składzie tego podkładu jest organiczny sok z aloesu i kwas hialuronowy i że ten podkład zostawić ma satynowe wykończenie i dać ma taki promienny wygląd skórze i stworzony został w 100% z naturalnie występujących pigmentów. No i tutaj mamy różne też odcienie.
Ma takie duże właściwości właśnie nawilżające. I ja tutaj z tym opisem zgadzam się w zupełności. Nie sądzę, żeby ten podkład mógł się utrzymać na skórze tłustej. Wątpię w to. Natomiast na suchej skórze, na normalnej, może i nawet na mieszanej, powinien wyglądać dobrze. Na mojej suchej skórze wygląda perfekcyjnie. A mam i widzę tutaj te moje nowe podkłady i nimi się też bardzo mocno zachwycałam, ale w tym momencie no, ten naprawdę skradł moje serce. I tutaj nawet w tej butelce widać różowe tony. Ja później zrobię Wam takie przebitki na dłoni, może jak będę trzymać kamerę pod innym kątem, nie pod światło, to może zobaczycie te różowe tony na dłoni, natomiast na skórze tego nie widać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że nałożyłam też dwa kosmetyki tej samej marki pod ten podkład. Ja je już używam, no odkąd jestem tutaj na chora i na kwarantannie, na izolacji, to mam tutaj kosmetyki, które ja już kiedyś poznałam z SoBioEthic, z tym, że ja jakieś 2 lata temu, może nawet dawniej, miałam kosmetyki też tej marki, ale z olejem arganowym i one bardzo dobrze mi się sprawdziły, więc teraz zamówiłam z kokosem, z olejem kokosowym i tutaj mam serum mocno nawilżające i krem taki odżywczy. No i te kosmetyki oczywiście pachną kokosem, takim naturalnym zapachem kokosa, ale ten zapach jest taki delikatny, on nie jest tak mocny jak na przykład olej kokosowy, ale to jest taki zapach kokosa, zapach kokosowy wymieszany jakby z takim pudrem, z takim zapachem kosmetycznym. On jest takim jakby też mydlanym, takim świeżym i ten zapach kokosa jest taki troszeczkę przygaszony, więc on jest taki przyjazny, taki ciepły, taki no, nie męczący. Także no, przynosiło mi to dużo takiej przyjemności, ale też nawilżyło bardzo mocno moją skórę, zwłaszcza to serum. I ono ma taką lekką konsystencję, ale to jest kosmetyk bardzo mocno i tak długo wyczuwalny na skórze. I ja właśnie podczas choroby nakładałam sobie tylko to serum, tak na kilka godzin, no bo jednak no tutaj mogłam sobie jakby żonglować kosmetykami i kiedy bym poczuła, że moja skóra potrzebuje dodatkowej warstwy nawilżenia, no to wtedy mogłam sięgnąć właśnie po krem, który no daje już odżywienie. Ten zapach jest przepiękny, naprawdę to jest taki niespotykany zapach kokosowy. Taki świeży właśnie, taki kremowy. To nie jest tylko kokos, to nie jest Raffaello. To jest właśnie coś takiego niezwykle mięciutkiego, przyjemnego. I to serum naprawdę bardzo mocno nawilża. W momencie, kiedy to serum mi się wchłonęło i czułam, że potrzebuję dodatkowej warstwy nawilżenia, to nakładałam sobie właśnie ten krem odżywczy. I tutaj jest napisane, że to jest łagodny, odżywczy krem do skóry suchej i bardzo suchej. Jest to lekki, odżywczy krem, który daje moc składników odżywczych i nie pozostawia na skórze takiej lepkości, kleistości. No, to jest przyjemne uczucie, zwłaszcza wtedy, kiedy wciąż leży się w łóżku. To na jednym boku, to na drugim. No i nie fajnie jest
przyklejać się do poszewki w 100% naturalnej i on teraz jest przeceniony, kosztuje 43 zł. Ja Wam podlinkuję stronę, gdzie możecie kupić ten krem właśnie w tej cenie. Bardzo przyjemna, taka delikatna, ale delikatna, ale skuteczna pielęgnacja, taka właśnie nieobciążająca skóry i dająca taki komfort właśnie nawilżonej, takiej rozpulchnionej skóry. Więc marka Sobio Ethic jak najbardziej Wam polecam. To jest francuska marka. Podlinkuję Wam stronę, gdzie będziecie mogli te kosmetyki kupić. No ale na tym się nie kończy moja przygoda z pielęgnacją, z zapachami. To zresztą dzisiaj pokażę Wam jeszcze tylko dwa kosmetyki marki Florame. Ja tej marki nie znałam wcześniej, poznałam ją niedawno i no, cieszę się tymi kosmetykami przede wszystkim ze względu na zapach i taką aromaterapię. Ale zanim przejdę do aromaterapii, to pokażę Wam wodę różaną właśnie z tej marki, która jest zapakowana właśnie w taki fioletowy pojemnik, butelkę plastikową. Tutaj też trzeba zawsze zwracać uwagę, jeśli kupujecie wody różane, to dobrze, żeby były właśnie w ciemnych opakowaniach. No i ona jest wyjątkowa, bo to jest taka w 100% woda różana i ona ma właśnie taki swój naturalny zapach, taki przyjazny, taki kojący. I teraz to ukojenie było mi bardzo potrzebne, no bo jednak siedzę cały czas w domu, nie wychodzę na zewnątrz, dosyć ciepło jest w domu, więc moja skóra mimo dobrej pielęgnacji jednak potrzebowała co jakiś czas takiej dawki właśnie chociażby takiej mgiełki różanej i to było bardzo, bardzo przyjemne. Świetny jest atomizer, widać, widać, może nie na cały makijaż będę pryskać, ale właśnie dobrze, że to zrobiłam, bo to jest taka inna nuta zapachowa róży, taki naturalny wyciąg, który ja spotykałam już w swojej pielęgnacji, kiedy właśnie nie kupowałam nie toniki różane, tylko wody różane i one są właśnie chyba najlepsze, no nie wiem czy najlepsze, ale rzeczywiście przynoszą takie szybkie ukojenie skórze, no coś niesamowitego. I te kosmetyki Florame mają wszelkie certyfikaty i tutaj tych certyfikatów jest cała masa, więc no ta woda różana naprawdę dawała mi dużo, dużo takiej warstwy nawilżającej, takiego ukojenia, no coś przyjemnego i jeszcze sam zapach to już w ogóle tak sprawiał mi taką wielką przyjemność, także jeśli lubicie skład róży w kosmetykach, to spróbujcie chociażby tę wodę różaną. To też jest francuska marka kosmetyczna i tutaj mam coś, co rzeczywiście już mnie tak koiło i mogłabym nawet powiedzieć leczyło, bo tutaj mam suchy olejek, jest to taki kosmetyk, który ma w sobie aż 30 różnych olejków i także olejki eteryczne. I tych olejków eterycznych jest tutaj cała masa. Ja nie będę może wszystkich Wam wymieniać, ale jest tutaj dodające życia olejki eteryczne drzewa różanego, liści gorzkich pomarańczy, patchouli, jest tu też czystek, rumianek i werbena. Mamy też olejki eteryczne jak słodka pomarańcza, takie tonizujące olejki eteryczne, cytryna, szałwia, regenerujące olejki eteryczne i tutaj mamy geranium, lawendę, włoską kocankę, drzewo sandałowe, liść kamfory i organiczne oleje, żożoba, olej z dzikiej róży, olej z wiesiołka, olej arganowy. No, cała masa fenomenalnych olejków i olejków eterycznych.
eterycznych. I tutaj powiedziałam Wam, że to jest suchy olejek, który możemy stosować do twarzy, ciała i włosów. Zaraz Wam powiem, jak ja go stosowałam. I on jeszcze tutaj ma zasuszone płatki roślin. I one tutaj opadają. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale zrobię Wam zbliżenie. To przepięknie wygląda. Przepięknie. I w związku z tym, że ja potrzebowałam takiego zapachu i nieczucia też kleistości, to ja ten olejek na razie stosowałam tylko na szyję i tutaj na dekolt, tak głęboko pojęty dekolt. I czułam te zapachy, które rzeczywiście no, przynosiły mi dużo takiej przyjemności, nie wiem, jakby mnie lekko inhalowały. Po prostu czułam się z tym zapachem zdecydowanie lepiej. I to jest zapach, który też nie jest bardzo intensywny. A ja też dłonie sobie smarowałam, tak jak teraz to robię, to mi się przypomniało. I to jest taki zapach, on mi coś przypomina, ale ja cały czas nie mogę sobie przypomnieć, co to jest za zapach. Ja gdzieś już ten zapach czułam. I ja mogłabym powiedzieć, że to jest taki zapach, a może w jakimś spa, może podczas jakiegoś masażu czułam ten zapach. Tutaj jest mnogość różnych nut zapachowych. Kwiaty, owoce i zioła. No i gdzieś jeszcze te olejki eteryczne. Na pewno czuję lawendę. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tu jest tak dużo zapachów, które pięknie się jakby dopełniają, nie gryzą się ze sobą. I to jest zdecydowanie taki zapach ciepły, otulający, taki relaksujący, taki dający totalne takie jakby uspokojenie. No coś niesamowitego. Przepiękny zapach i tak zastanawiam się, jakbym właśnie olejowała sobie włosy tym olejkiem, czy ten zapach by na włosach pozostał. Ja oczywiście go będę testowała i za jakiś czas Wam powiem, jak on się sprawdził na innych częściach mojego ciała, czyli na twarzy, czy też na włosach, ale rzeczywiście to jest taki zapach niezwykle komfortowy, taki spokojny, wyciszający. To nie jest coś, co dodaje energii i życia, tylko właśnie tak koi, uspokaja, a gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, usypia. Przecudowny kosmetyk. A bardzo się cieszę, że mogę poznać właśnie tę markę i rzeczywiście tutaj właśnie bardzo ważna rzecz, on też jest właśnie tym suchym olejkiem, on się nie klei, nie czuję właśnie takiej nieprzyjemnej lepkości i ta ręka za chwilę stanie się sucha. No ta jest sucha, bo nie posmarowałam, ale ten olejek wchłonie się i pościel się po prostu nie przykleja. I cały makijaż za chwilę zmyję taką pianką, ale pianką micelarną. To ja jeszcze z takim kosmetykiem też nie miałam do czynienia. I ta pianka jest jak, ona jest tak gęsta jak mleczko do demakijażu. Wyciska piankę, ale w momencie, kiedy rozprowadzam właśnie tę piankę micelarną na twarzy, to ona jest jak taki krem.
do demakijażu, czyli też jak mleczko. Jest bardzo gęsta. Trzeba oczywiście cały czas stosować tutaj wodę, żeby była bardziej rozrzedzona ta pianka i przepięknie usuwa makijaż oczu bez żadnego podrażnienia. I ta pianka przeznaczona jest do wszystkich rodzajów skór, ale ma także wyciągi kwiatowe z oczaru i rozmarynu. Jest też tutaj organiczna gliceryna, która chroni i zmiękcza skórę, ale także zatrzymuje wodę na skórku, no i przez to ma właściwości nawilżające. Bardzo, bardzo przyjemny, delikatny produkt. Też ładnie pachnie właśnie tym oczarem. Tak mi się wydaje, że to jest zapach oczaru i rozmarynu. Także jeszcze jeden kosmetyk właśnie z marki Florame. Nie wiem, czy znacie tę markę, ale mi naprawdę bardzo, bardzo przypadła do gustu, zresztą tak jak i kosmetyki So Bioethic. I tak się rozpieszczam tutaj podczas mojego chorowania. Oczywiście patrzę na inne kosmetyki też z różą. Mam takie trzy kosmetyki bułgarskie z różą bułgarską, więc myślę, że za jakiś czas też Wam o tych kosmetykach opowiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Jest mi naprawdę miło. Myślę, że one też mają wpływ na to, że czuję się coraz lepiej, ale jeszcze do zdrowia myślę, że daleka droga. Myślę, że jeszcze co najmniej kilka dni. Serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.